Cześć, z tej strony Grzesiek z Oftech.pl. Dzisiaj będę miał przyjemność opowiedzieć Wam o oczyszczaczu powietrza marki Samsung. Będzie to dokładnie model z rodziny AX32 i jest to urządzenie przeznaczone do niewielkich, relatywnie niewielkich pomieszczeń, około 40 m². Co ciekawe, urządzenie, ten model Samsunga, potrafi zaskoczyć nas kilkoma ciekawymi cechami. Przede wszystkim jest to oczyszczacz inteligentny, to znaczy ma aktywny tryb auto, możemy też kontrolować go manualnie. Połączy się z aplikacją od Samsunga, gdzie będziemy mogli kontrolować albo przez panel dotykowy, który znajdziemy tutaj na górze urządzenia, albo przez aplikację, którą zainstalujemy w naszym smartfonie. Urządzenie jest dosyć wysokie. Ta wysokość tutaj to jest niemalże pół metra i waży blisko 7 kg, ale jest na tyle nieinwazyjne i na tyle nie rzucające się w oczy mimo tej bieli. Jest po prostu dosyć schludne i dosyć minimalistyczne i ten minimalizm sprawia, że fajnie komponuje się w mieszkaniu, nawet gdzieś stojąc w kącie przy kaloryferze. Moc tego modelu to około 320 m³, które urządzenie jest w stanie oczyścić tyle metrów powietrza właśnie w przeciągu godziny pracy. Do tego mamy tutaj także aktywne filtry, które znajdziemy w środku. Jest filtr HEPA, jest filtr z węglem aktywnym i jest filtr, który będzie zatrzymywał grubsze drobiny, tak jak na przykład sierść zwierzęcą. Więc tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z modelem, który oferuje dosyć sporo. Wygląda całkiem przyjemnie i jest na tyle kompaktowy, że powinien dobrze sprawdzić się w typowych mieszkaniach bloku, a do tego jeszcze jest wyceniony dość racjonalnie, bo chociaż znajdziemy go w cenie wyjściowej około 1200 zł, to bez problemu da się ten model kupić w promocji poniżej 1000 i wtedy już gra o niego robi się o wiele bardziej ciekawa. Opowiem Wam dzisiaj, co to urządzenie potrafi, spróbuję je dla Was troszeczkę przynajmniej rozebrać, no i do tego zrobimy mocny test, czy rzeczywiście radzi sobie z zanieczyszczeniami. Wszystko przed nami, zapraszam dalej. Chciałem Wam szybciutko pokazać, co znajdziemy tutaj na naszym urządzonku. Przede wszystkim tak, ta góra, to piękne żebrowanie tutaj, które widzimy, to jest wylot powietrza. Czyli to powietrze, które zostaje oczyszczone, tędy górą unosi się nam i gdzieś rozprzestrzenia po całym pomieszczeniu. Tutaj tą częścią to powietrze jest natomiast zasysane, tędy jest wypuszczane. Tutaj mam panel sterowania, zobaczcie, jak włączam urządzenie. I teraz ten wskaźnik, który tutaj się pokazał, który teraz ma kolor taki błękitny, oznacza, że powietrze jest czyste. Jeżeli byłby czerwony albo żółty, wtedy powietrze byłoby zanieczyszczone. My mamy tutaj wskaźnik błękitny, niebieski, jest wszystko w porządku. Tutaj to, co widzimy, to jest stan połączenia z naszą siecią Wi-Fi. Natomiast tutaj na samym końcu pojawiłoby się przypomnienie o tym, że powinniśmy wymienić filtr. Możemy urządzenie obsługiwać za pomocą tych przycisków. I teraz uwaga, bo powinniście usłyszeć to, jak ono pracuje. To jest maksymalny poziom głośności. Oczywiście ten szum pojawił się tutaj dosyć spory i nie powinienem w zasadzie powiedzieć głośności, a poziom mocy i wydmuchu tego powietrza. Teraz czuję tutaj mocny taki powiew i najłatwiej byłoby Wam to pokazać. Uwaga, co tutaj się dzieje. Zobaczcie na liść tego kwiata. On nam lata jak szalony. To znaczy, że ten pęd powietrza, który tutaj jest, jest naprawdę solidny i mocny, więc no, mamy tutaj dosyć spory słup takiego powietrza, które jest oczyszczone. To, co jest istotne, to też fakt, w jak prosty sposób możemy to urządzenie rozebrać, żeby zmienić filtry, zobaczyć, co tam się dzieje. Zobaczcie. Wystarczy, że takie delikatne tutaj zatrzaski zwolnię. Otwiera się nam ta wstępna klapa i pod nią, tutaj pod spodem, będziemy mieli zestawy naszych filtrów. Ja spróbuję się teraz po kolei do nich dobrać, tak żebyście mogli zobaczyć, co tam się tak naprawdę dzieje. To jest filtr, który ma zatrzymać mechaniczne zanieczyszczenia, czyli jakieś drobinki większe unoszące się w powietrzu, czy na przykład zwierzęcą sierść. Wyrzucamy go na bok i zaraz zacznie się to, co jest najbardziej istotne, czyli to jest filtr 2 w 1. W tym wypadku to jest filtr węglowy oraz taki filtr
papierowy, bardzo kojarzący się z tym, z filtrem powietrza, jaki znajdziemy na przykład w samochodach. Natomiast filtr z aktywnym węglem, ten, który robi nam tutaj główną robotę, to jest to, te plastry miody, które teraz widzimy. Poza tym bylibyście bardzo zdziwieni, jeżeli zajrzymy do środka, co tam dalej jest, bo ja chciałbym powiedzieć jedno. Tak naprawdę ten maluch to w dużej mierze przerośnięty okap kuchenny, bo uwaga, teraz dosłownie i przenośni obniżymy trochę loty, żebyście mogli rzucić okiem do środka. Wygląda znajomo? Myślę, że tak. Jak zapewne się domyślacie, jest to taki wentylator typowy, który ma zasysać powietrze do środka. I to właśnie za pomocą tego mechanicznego ciągu powietrza. Powietrze jest zasysane przez filtry, filtrowane właśnie w tych filtrach, po czym wypuszczane jako czyste. Ot i cała tajemnica. Urządzenie nie byłoby inteligentnym, jeżeli nie moglibyśmy obsługiwać go za pomocą smartfona. Mamy tutaj, nie przypisywałem go do żadnego pomieszczenia, nasz oczyszczacz. Możemy wejść sobie głębiej. Widzimy teraz wyłączony, siła nawiewu automatyczna, poziom czystości pierwszy, czyli jest dobry. Nie ustawiałem żadnego harmonogramu użytkowania urządzenia i tak naprawdę my tutaj niewiele możemy zrobić, bo ja teraz włączę nasz oczyszczacz. Widzicie, zapaliły się od razu lampki, wszystko tutaj gra. Jakość powietrza dalej jest dobra, wszystko jest w porządku i tak naprawdę tutaj dopiero zobaczyłbym ostrzeżenie, jeżeli by coś z tym powietrzem wydarzyło się niedobrego. I postaram się teraz zrobić tak, żeby ten oczyszczacz miał naprawdę nad czym popracować. Nie wiem, czy... Przepraszam, nie wiem, czy widzicie, ale robi się tutaj dosyć gęsto od dymu. I co się dzieje? Uwaga, moi drodzy, koniec tych niedomówień. To małe coś i to jedno było w stanie sprawić, że... Tak, Samsung włączył pełne obroty, zasygnalizował, że powietrze jest, no, chyba bardzo poważnie skażone, bo pojawiła się tutaj mocna czerwień intensywna. Urządzenie zaczęło pracować głośno i wydajnie, więc widzę, że no po prostu to działa i pracuje na pełnej parze. Widzieliście sami, jak oczyszczacz Samsunga sprawdzi się w praniu. I będę używał tutaj określenia, że użyłem racy, aczkolwiek niekoniecznie to jest raca, ale powiedzmy, wyszło tak. Ja się przede wszystkim bardzo bałem tej części testu, tej praktycznej, bo mogłoby się okazać, że parametry techniczne parametrami technicznymi, a to jak w praktyce urządzenie rozprawi się z zanieczyszczeniami, to jest, może być zupełnie inna historia. Tutaj okazało się, że oczyszczacze powietrza jak najbardziej działają i Samsung pokazał mi to, że wystarczy kilka sekund, żeby zlokalizować zanieczyszczenie, żeby się nim zająć i po mniej więcej to, co widzieliście, ten dym, który się pojawił tutaj wokół oczyszczacza, po około 3 minutach urządzenie zasygnalizowało, że jest czysto i przeszło w tryb już bardzo cichej, automatycznej, spokojnej pracy. Więc ja powiem wprost, że było owszem słychać przez czas, kiedy oczyszczacz pracował tak jakby na pełnej parze, że no, jest dosyć głośno, 51 dB jest odczuwalnych i on ten szum będzie słyszalny dosyć intensywnie, ale to jest szum, który naprawdę wydaje mi się, że warto przeboleć, no, bo otrzymujemy w zamian powietrze wolne od tych wszystkich trucizn, które pojawiały się w dymie, no, jaki mogliście zobaczyć na własne oczy. Dla mnie to jest bardzo pozytywne zaskoczenie, bardzo dobre zaskoczenie i powiem wprost, że zastanawiałem się, jak Wam obrazowo pokazać, czy ten model działa, czy nie działa. Wydawało mi się, że no, to będzie najprostszy test, który można powtórzyć zawsze w domowych warunkach. Natomiast gdybym miał pokusić się o kilka słów podsumowania. Samsung serii AX32 jest to urządzenie dość kompaktowe, jest to urządzenie dość nieinwazyjne, dość ciche, bardzo zautomatyzowane, bardzo proste w obsłudze. No niestety koszt, który będziemy musieli tutaj ponieść, około 1000 zł, jest to koszt odczuwalny i owszem, jeżeli nie zależy Wam na tym, żeby ten oczyszczacz był markowy, warto rozejrzeć się za czymś innym, może niekoniecznie markowym, ale równie działającym, bo tak jak mieliście krótki teraz przykład, no te związki, których w naszym powietrzu, którym oddychamy, nie powinno być, to urządzenie eliminuje z łatwością. Więc wydaje mi się, że jeżeli jesteście narażeni na różnego rodzaju trucizny, warto przemyśleć zakup oczyszczacza. Ja sam zaczynam się do niego przekonywać i też utrudnione zadanie miałem dlatego, że tutaj w mieszkaniu nie ma żadnych alergików. Ale uwaga,
spotkałem się z osobami, bo wystarczyło popytać kilku znajomych, które na co dzień korzystają z oczyszczaczy, niekoniecznie Samsunga, ale chwalą je właśnie za to, że nagle ich alergie bardzo w domu zaczynały się zmniejszać. Więc tutaj, jeżeli chodzi o alergeny, które w powietrzu gdzieś mogą być rozpylone, również się Wam ten Samsung albo inny oczyszczacz może przydać. Reasumując, wydaje mi się, że no, to, co dzieje się wokół nas, to, co dzieje się z powietrzem, to, co dzieje się z atmosferą, to, co dzieje się z tym wszystkim, czym oddychamy, co jemy, w jakiś sposób mniejszy czy większy, ale jednak na nas wpływa. I pewnych rzeczy po prostu dzisiaj bardzo trudno uniknąć. I choć jest to obrona przed skutkami technologii, dalej za pomocą technologii, to na razie chyba nie mamy innego wyjścia.